Szanowny Panie Marszałku, Panie Premierze, Panie Ministrze, Wysoki Sejmie. No, historia naszego kraju pokazuje, że w chwilach trudnych, a pewnie czasy są trudne, jeżeli szukaliśmy tego, co nas łączy, to zawsze wychodziliśmy lepiej na tym, jak szukając wszelkich spraw, które nas dzielą. I dzisiejsza debata niestety dotychczas pokazuje, że bardziej szukamy tego, co nas dzieli, jak tego, co nas łączy. Wysłuchałem, zabierając głos w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, chcę przypomnieć, że wysłuchałem pana ministra rok temu. Wówczas największym zagrożeniem był kryzys światowy. Zastanawialiśmy się wszyscy, jak globalne procesy generują globalne problemy i że w świecie brakowało takiej globalnej instytucji, która by to koordynowała. Wówczas wydawało się, że historia trudna, złożona narodów Europy, XIX-wieczna, XX-wieczna, była nauczycielką życia, że nie będzie już takich spraw w XXI wieku, jak miały miejsce w wiekach tych, o których wymieniłem. No, pan minister powiedział, że historia przyspieszyła. Ja myślę, że dla wielu ona przyhamowała, że oni fizycznie są w XXI wieku, a mentalnie zostali gdzieś tam w XIX czy XX wieku i z tego są określone dylematy. Cała Europa po tym, co stało się na Ukrainie, po aneksji Krymu, dostała trochę zimny prysznic. My w Polsce ten prysznic, dla nas był on najmniej zimny, bo my wiedzieliśmy, czego się można spodziewać po Rosji, takiej, jaka ona jest. Natomiast no, wielu nas traktowało jako rusofobów, jako coś, co nie do końca jest... Tak, pan poseł Macierewicz czegoś nie zauważył, cieszę się, bo myślałem, że pan wszystko zauważył. Jeżeli chodzi teraz o to działanie, bo tak, gdzieś były dylematy, czy Unia Europejska jest na tyle mocna, próby definiowania, co zrobić, żeby była mocniejsza. Natomiast naszym zdaniem przykład Ukrainy pokazuje, że pojedyncze państwo w chwilach takich, które są dla niego łatwe, no ma wielu przyjaciół, wielu ludzi jeździ, pokazuje się na Majdanie, tu czy tam. W chwilach trudnych, tak de facto, niezależnie od tej pomocy, o której wspominał pan minister, to państwo zostaje same. Tak jest w jakimś sensie na Ukrainie, mimo tej pomocy, która jest, ale z wieloma problemami musi się samo zetknąć. I w tej chwili interesem Polski jest, żeby struktury, do których należymy, które są naszym wielkim osiągnięciem, a więc i Unia Europejska i NATO, były jak najmocniejsze i żeby nasza pozycja w tych strukturach była stosunkowo wysoka. Exposé pana ministra pokazuje te działania, które trzeba zrobić, żeby tak się stało. Pokazuje też taki przykład, jak testował Unię Europejską, mówiąc o słabościach, również pan premier Putin, kiedy w sobotę uzyskał uchwałę Rady Najwyższej o wprowadzeniu wojsk na Ukrainie. Ta uchwała mu do niczego nie była potrzebna. Ona była potrzebna z jednej strony, żeby sprawdzić, jak szybko zareaguje Europa. I później się okazało, że weekend dla Europy jest ważniejszy, jak wszystkie inne sprawy zareagowała i tak niestandardowo szybko, bo w czwartek. Ale od soboty minęło trochę tego czasu. I druga rzecz, to był sygnał dla różnych wataszków, który nigdy nie brakowało na tej części Ukrainy, do tego, że on ma prawo wejść, no więc żeby się wzięli do roboty. Wzięli się po czasie, ale wzięli się, dziś mamy z tego tytułu określony problem. I teraz jakbyśmy się zastanawiali, co zrobić, żeby nasza pozycja w Unii, nasza pozycja w NATO była coraz mocniejsza, żeby te instytucje coraz mocniej działały i łagodziły problemy współczesnego świata, to z jednej strony chcę zauważyć, tak uważa Klub Parlamentarny PSL, że Unia Europejska jest takim trochę poligonem doświadczalnym. Tak ujmując rzecz historycznie, jak można pogodzić niekiedy historycznie zapiekłych wrogów do dziś wspólnego działania? To dzieje się na naszych oczach,
a z drugiej strony jest to również w pewnym sensie poligon, jak skoordynować skutecznie procesy ponadnarodowe. To też się dzieje na naszych oczach. Ale to, że taka jest historia wielu narodów, wielu państw, też wskazuje, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości, nie będzie zgody poszczególnych społeczeństw na jakieś działanie federacyjne w ramach Unii Europejskiej, ale niezależnie od tego, że nie ma takiej zgody, to naszym zdaniem trzeba szukać wszelkich sposobów lepszej koordynacji, szybszego podejmowania decyzji, bo taka jest potrzeba chwili. Jednym ze sposobów wzmocnienia naszej pozycji jest przygotowanie się stopniowe do wejścia do strefy euro. Tu już była na ten temat mowa. Pan premier wspominał, pan minister wspominał. Ja chcę dodać, że naszym zdaniem dylemat dziś będzie taki, że czy będziemy w elicie Europy, czy będziemy w jakiejś stołówce, która będzie dla biednych naokoło Europy. I ja wolałbym, mój klub wolałby, żebyśmy byli w elicie Europy. Jeżeli tam się nie znajdziemy, no to zostaje tylko to, o czym wspominałem. Stąd, mimo że podjęcie dziś decyzji odnośnie wymagań deficytu z Maastricht czy innych byłoby dosyć trudne do zrealizowania. Ale z jednej strony trzeba wykonać określone czynności, to nie jest proces łatwy, krótki, to trochę potrwa, a z drugiej strony trzeba pokazać polskim rodzinom, polskim obywatelom, że nie tylko państwo na tym zyska, ale oni również zyskają. Taka praca powinna być zrobiona, jej dosyć mało w tej chwili widać. Musi być pewna edukacja, jeżeli chcemy, żeby to się stało, żeby wejście do strefy euro w jakim sensie w dalszej perspektywie będzie decydowało o przyszłości, również o bezpieczeństwie. Dla wzmocnienia Unii też trzeba, nie wiem jak to zrobić, wypalać gorącym żelazem te wszystkie narodowościowe egoizmy, które mają w tej chwili miejsce. Jeżeli mamy dziś embargo na polską wieprzowinę, a w paru krajach zaczynają firmy dogadywać się tam, gdzie jest Rosja, to nie może być akceptowalne, bo to prowadzi w prostej drodze do tego, że Unia będzie od środka rozsadzana i będzie mieli z tego wszyscy razem sporo problemów. Ja chciałbym również dodać do tego, że to, co się dzieje w Rosji, to nie jest tylko tak, że to tylko elita rosyjska podjęła taką decyzję odnośnie aneksji Krymu, odnośnie tego, co dzieje się na wschodniej Ukrainie. To jest wyraz woli społeczeństwa rosyjskiego. Pan Putin ma dosyć duże wsparcie wskutek takich działań. I chciałem tu pochwalić pana ministra za to wszystko, co stało się przy małym ruchu granicznym. Tak kiedyś było również na Ukrainie. Ci, którzy przyjeżdżali, widzieli, jak ludzie żyją w wolnym świecie, to oni inaczej zareagowali, jak tych, którzy nie mieli tej możliwości. Dziś te wszystkie przyjazdy, one mają charakter i turystyczny, i handlowy, i różny inny, ale myślę, że perspektywicznie mają również ten charakter, że część ludzi zobaczy, że da się żyć inaczej, że można żyć inaczej, że można bardziej godnie i to będzie jedna ze sposobów wzmocnienia również społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, bo na takie wzmocnienie będziemy też oczekiwani. Jeszcze chciałbym dodać do tego, że, bo mój kolega pokazuje mi tu, że chciałby, żebym zakończył, chciałbym dodać do tego, że ładnie, że dziś jak patrzymy na politykę energetyczną, o czym przed chwilą mówił jeden z posłów, to mamy takie wrażenie, że musimy oddzielić nasze doraźne działania, nasze doraźne emocje od działań długookresowych. Stany Zjednoczone jeszcze 20-30 lat temu sprowadzały gros swoich ropy z zewnątrz i to im nie przeszkadzało, że były najpotężniejszą gospodarką świata. Japonia podobnie nie ma swoich nośników energii, a jest w dalszym ciągu jedną z potężniejszych gospodarek. Więc my musimy zapłacić za pewne otoczenie, w którym się znajdujemy historycznie, ale jednocześnie też musimy wiedzieć, że nie wiadomo, w jakim kierunku
będzie się rozwijał współczesny świat za 20-30 lat, czy nie będziemy na przykład korzystali z energii, z wodorów, które z oceanów będą pozyskiwane. Różne rozwiązania mogą być przyjęte i warto to brać pod uwagę. Konflikt, który w tej chwili ma miejsce na świecie, którego ONZ nie jest w stanie rozwiązać, zresztą na bazie Ukrainy też pokazana została słabość ONZ-u. Ten konflikt pokazuje, że jest naturalny konflikt między bogatą północą a biednym południem. W ramach Europy Polska mogła być też taki i Polska w tym konflikcie jest przynajmniej w dziedzinie ekologii w dużym części rozjemcą w tych sprawach współczesnego świata. Myślę, że w Europie też potrzebna jest taka rola Polski, która nas będzie wzmacniała, rola bardziej rozjemcy, jak strony tego konfliktu. O tym było dziś mówione i w takim kierunku pan minister zaprezentował swoje exposé i tego też będziemy oczekiwali od dalszych działań rządu. Dziękuję bardzo.